szybko jedzie. Słynny bloger, jak dany zginął w wasie pusie. Co będziesz robił, Maciek? Będę ser robił. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jestem w tak zwanej pasi zajezdni, gdzie Pasibus ma swoją centralę. Pasibus, czyli sieć burgerowni wywodząca się z Wrocławia. Dzisiaj sobie troszkę zobaczymy, jak wygląda to od środka. Znajdujemy się przy Powstańcy Śląskich 5. W tym miejscu po raz pierwszy zaparkował Pasibus i w tym miejscu zostanie do końca swoich dni. Za mną widzicie pierwszego Fiata Duka, to jest pierwsza maszyna, pierwszy Pasibus, który właśnie w 2013 roku wyjechał na ulicę Wrocławia. Dziadzio przeszedł swój gruntowny remont, musieliśmy od podstaw zbudować jeszcze raz tę całą konstrukcję. Bardzo nam się to nie opłacało, ale podeszliśmy do tego zupełnie inaczej, podeszliśmy do tego sentymentalnie. Od tego się zaczęło, to jest nasza wizytówka i dopóki nas stąd nie wyrzucą, będziemy tutaj stali do końca naszego życia. Jesteśmy w traku numer 2 Pasibusa, który obecnie stoi na pasie zajezdni, ale jeździ na eventy. I z tym drugim trakiem Pasibusa, drugim historycznie, wiąże się ciekawa anegdotka. Ten trak faktycznie ma śmieszną historię. Podczas budowy tego traka nauczyliśmy się wiele rzeczy. To była dla nas prawdziwa szkoła jazdy, ponieważ mieliśmy założenie, że zrobimy go w miesiąc. Zajęło nam to pół roku. Takie zaokrąglenia ma, tak? To tak, no tutaj bardzo trudno jest budować meble, które będą tak customowo jakby przylegały i trzymały się w ogóle takiej owalnej konstrukcji, więc już teraz wiemy, że nigdy więcej się nie zdecydujemy na coś tak niepraktycznego. Wewnętrzny też lokal z ogródkiem na zewnątrz, z odcinnym w niedzielę i tak dalej. Ja się ma Scott, Karolek. Co? Może to będzie gwiazda sobie. Tutaj mamy na przykład sos śliwkowo-imbirowy do burgera osztypek. Aha. Robiony przez nas od podstaw. Paprykę pieczoną do burgera bebek, którą później podgrzewamy na grillu dodatkowo. Sos pesto do pestardo. O. Guacamole do awokadusa, chyba jadłeś awokadusa. Jadę, no, kojarzy. No. Sos porzeczkowy do Kevina, czyli taki dżemek, dżemik. Nawet parmezan jest już pocięty w kawałkach, żeby z kostki, żeby łatwiej było zrobić już na miejscu, tak. Dodać do burgera na dole do włoskiego pastucha. Staramy się produkować większe rzeczy, które wchodzą w skład burgera. Nie tylko mięso, ale również sosy, które są na bazie majonezu, jak i te przygotowane. U nas mam nadzieję, że są rzeczy niepowtarzalne, bo się tego po prostu kupić w sklepie nie da. A chyba mamy w magazynie Jesteśmy w sercu logistycznym, to jest nasza hala, w której przyjmujemy cały towar, z którego produkujemy resztę żywności, o której powiemy wam zaraz, ale tak naprawdę tutaj się dzieje cała logistyka. Tutaj przyjmujemy towar, który rozwozimy dalej, przyjmujemy towar, który wykorzystujemy do produkcji, wyprodukowane rzeczy popakowane zwracają tutaj do tych pomieszczeń chłodniczych i stąd rozjeżdża się to na całą Polskę, żeby dotrzeć do waszych brzuchów. Stop FIFO to ty wszędzie przypomina ludziom, że FIFO, 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 czyli first in, first out. Czyli rotacja, żeby pilnować rotacji. Zgodnie z... No, zachować tam ciągłość produktu, żeby nie było tak, że jak wyprodukujemy coś dzisiaj, to że to, co wyprodukowane zostało dzisiaj, wyjeżdża dalej, tylko to, co zostało wyprodukowane dzień wcześniej, żeby w pierwszej kolejności wyjechało na lokal. Czyli kolejność wydania towaru, tak żeby zachować jego stuprocentową świeżość. Stop FIFO, pamiętajcie. Dzisiaj challenge jest taki, że mam zjeść całe wiaderko. 2,8 kg. Nie dobra. A tutaj, jakbyście chcieli kogoś pozbyć, to zapraszamy. W godzinę człowieka robi się sopę z lodu. To jest szoker. To jest maszyna, która pozwala nam w tempie ekspresowym zszokować produkt, który potem pakujemy i towarujemy naszego partnera logistycznego, który rozwozi właśnie te wspomniane produkty, które produkujemy sami po całej Polsce i dzięki temu mamy pewność, że jest to świeże, bezpieczne, Sanepid approved i wszystko jest git. Jak już produkt przyjedzie do naszej hali logistycznej, wyciągamy odpowiednie produkty, które potrzebne są do na przykład wyprodukowania pasty suszonych pomidorów, która ląduje w waszym ulubionym Charizardzie. W tamtej hali jest to wszystko produkowane, przyprawiane tak, żeby zachować sobie tą jakość, którą chcemy. Pakujemy w takie oto kiełbaski. Kiełbaski szokujemy, układamy w kartoniku. Kartonik ląduje u naszego partnera logistycznego i po zamówieniu ląduje w lokalu, na przykład w Warszawie. I dzięki temu mamy pewność, że ta pasta wszędzie smakuje tak samo. Dzisiaj bardzo gorąco jest na dworze, także chudzimy się
To jest lodówka chyba, nie? Tak, tak taka bardziej. W sensie tak. Ma na plusie jednak jest. Na plusie, 4 stopnie, tutaj 4 stopnie. Warzywa. Tak, no także tutaj chwilę oddechu. A co nie jest z nami w ogóle? Siema. No, chwilę oddechu i idziemy na gorąc. Ale kczupu. Tutaj mamy bułki. Bułki, o które pytaliście mnie. Pytaliście mnie, jak napisałem na fejsie, że jadę do Pasibusa i do Pasizajezdni. I nawet ktoś tam mi zarzucił, że tutaj teraz promuję Pasibusa, polecam Pasibusa, a są takie bułki, których nie lubię. O czym mówiłem, że nie przepadam za bułkami, które są mocno sezamowe. Te są, jak najbardziej. Co ty na to powiesz? Podstawowym założeniem Pasibusa i tego, co my sobie obraliśmy za jakby linię rozwoju, to jest to, że chcemy zrobić wszystko, aby przy większej ilości, przy większej skali dostarczyć ten sam produkt, który sprzedawaliśmy od samego początku z pierwszego food trucka. Tak wyglądała pierwsza bułka i tak będzie wyglądać pierwsza bułka do samego końca. Każdy ma swoje indywidualne preferencje. Jasne. Inni wolą bardziej chrupką, inni wolą bardziej pulchną. Dlatego rozważamy wprowadzenie alternatywy, rozważamy wprowadzenie kompletnie przeciwieństwa tej bułki dla ludzi, którzy właśnie mają w smaku po prostu gdzieś coś innego. Ale póki co trzymamy się tego, od czego się wywodzimy i staramy się po prostu tą bułką iść dalej w świat. No i wyjaśnione. Jakbyście mieli wprowadzić nową bułkę, to musicie ją wprowadzić we wszystkich lokalach naraz, a jest ich kilkanaście. Tak, no nie jest to już takie proste jak kiedyś. Mając lokale nie tylko we Wrocławiu, w chwili obecnej znajdujemy się w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Katowicach. Zaraz będzie Poznań. Jak się ma jeden lokal, jak był jeden trak, no to można było coś prowadzić z dnia na dzień. Tak. A teraz no ciężej. Jaki jest problem z tymi pasifrytkami? Jezus, to jest temat rzeka. Wraz ze wzrostem i wraz ze skalą doznaliśmy problemów, których nawet wcześniej nie byliśmy świadomi, czyli w ogóle dostępność ziemniaka. Wydawałoby się, że Polska ziemniakiem żyje i że mamy tutaj ziemniaków pod ręką nie wiadomo ile, ale tak naprawdę takiego ziemniaka, który nadaje się pod frytki, jest niewiele. Druga rzecz jest taka, że no dalej ten ziemniak jest ziemniakowi nierówny. W chwili obecnej nie wymyśliliśmy jeszcze metody na to, aby zachować tą powtarzalność tego produktu, tak żeby w Katowicach czy w Warszawie był tak samo chrupki, w tym samym kolorze, tak samo wyglądał, więc dopóki tego nie zrobimy, po prostu nie chcemy wprowadzać czegoś na siłę. Więc myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy gotowi i ta pasifrytka wróci, ale póki co niestety zostajemy przy zwykłej cienkiej frytce i batatach, które weszły 2 tygodnie temu do nas. Smarcik. Mało, ale wariat. Szybko porusza się po mieście, wszędzie zaparkuje. Maszyna do zadań specjalnych. Tymi oto chłodniami, samochodami codziennie dostarczane jest jedzenie do Pasibusa. Tak jak Maciek powiedział, te chłodnie codziennie rano pakujemy z samego rana po to, żeby świeżutkie mięsko i resztę dodatków dostarczyć na lokale. Więc chciałbym tutaj jakby obalić pewien stereotyp i mit, którego osobiście nie jestem w stanie zrozumieć, ale no też rozumiem podejście pewnych ludzi, ale słuchajcie, mięso na przykład na Świnickiej jest tym samym mięsem co na Wrocławii. To wyjeżdża codziennie spod tych samych rąk, tej samej kuchni, więc naprawdę nie ma prawa się to różnić, jeżeli chodzi o jakość produktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że czynnik ludzki się nie sprawdzi i ktoś nieodpowiednio na przykład wysmaży mięso, za co serdecznie was wszystkich przepraszam, ale no to jest już coś, na co nie mamy takiego bezpośredniego wpływu. Na jakość jedzenia mamy i miejcie pewność, że na każdej lokalizacji jest dokładnie to samo. Zmielone mięsko, przyprawione, ląduje w workach próżniowych, codziennie rano pakujemy je w ten sposób i takie woreczki lądują w chłodni i są rozwożone po wszystkich lokalach we Wrocławiu. Następnie formujemy kotleciki po to, żeby wylądowały na grillu, a potem znowu w moim brzuchu. Czym już pokrywacie? Pietruszka i pieprz? Pietrucha, pieprz, pyszne mięsko. Jak ci się podoba? No fajnie, tutaj fajnie. Produkcja BD. Zaraz sam coś wyprodukuję. Mam książeczkę sanepidowską, jak coś. Zamieszałbym w jakimś garnku, ale nie wiem, czy mogę. Co to jest, proszę państwa? Co to jest? Dostałem fartucha. Będę zaraz działał na kuchni. Na produkcji. Na produkcji, przepraszam.
gotujemy sos. Tutaj redukuje się i gotuje konfitura pożyczkowa, która ląduje w Kevinie. Tutaj trzeba bardzo często mieszać, bo jest bardzo gęsty i jak tego o tym zapomnimy, to będzie się przypalał. Sos barbecue, bardzo długo redukowany i gotowany po to, aby uzyskał odpowiednią konsystencję. Kurki. Fajnie, no. Lepsze to wygląda, jak one tak się toczą, nie? Do niedawna, myślę, że jakiś miesiąc wcześniej, przynajmniej kilku osobom z tej produkcji co noc śnią się koszmary. Koszmary wyciskania cytryny. 8 godzin dziennie jedna osoba siedziała przy takiej ręcznej wyciskarce do cytryny, która nam się wiecznie paliła, psuła i tak dalej, po to, żeby zapewnić koncentrat, z którego robimy właśnie lemoniadę. I tak w końcu przyszedł czas na progres. No i teraz mam maszynę, która pozwala nam to zrobić bardzo łatwo, bardzo szybko. Zresztą zobaczcie sam. No mocno będzie się ta cytryna, to nie jest, wiesz, to jak ręcznie, że się męczysz, tylko to jest praca i tutaj masz 100% soku z soku, no i to humanizacja, to naprawdę olbrzymia różnica. Co będziesz robił, Maciek? Będę ser robił. Prezes, dzień dobry. Prezesowa. Prezesowa. Bo to jest pierwszy tego mieszka, tak? Tutaj się spotykają wszystkie dwa światy. Moja lewa strona to jest dział marketingu, prawa strona dział operacyjny. Zazwyczaj jak coś gminimy, to te dwa światy muszę się zderzyć, żeby znaleźć złoty środek, tak żeby jedna i druga strona była zadowolona. W biurze myślę, że jest tak na stałe około 6 osób, 4 takie rotacyjne, że w terenie i na miejscu, i myślę, że tak można powiedzieć, około 10 osób tutaj w biurze, a obecnie w Pasibusie. Myślę, że ponad 350 osób w całej strukturze jest zaangażowanych. Potrzebuje pasi ziomka. I czekamy, czekamy. Czekamy, to patrzę właśnie. To zrobi się zmula. Idzie. Tak. 1366231 pasi brzuch. Czy 1300? To co, zatrudniasz się? Maciek będzie nam prowadził relacje z każdego lokalu i będzie wypisywał tutaj, czy wszystko było w porządku, czy nie. Będzie naszym cichym gościem, którego wszyscy znają. Całe menu będę za nami. To jest Mona Lisa, nie? To jest dama z łasiczką. Tak. Nie, to jest dama z burgerem. Dama z burgerem, tak. Dama z burgerem. Zobaczmy, może to w sali konferencyjnej robi dział operacyjny. Mam nadzieję, że planują bardzo ważne rzeczy. Nie, może lepiej nie. Co wy, chłopaki, się zakopijacie? Do roboty! Miesiąc, jak dobrze pójdzie, otwieramy bardzo dużą stację przy ulicy Mariackiej, na ulicy Dworcowej w Katowicach, gdzie serdecznie was wszystkich zapraszamy. To będzie naprawdę genialne miejsce, największy lokal w naszej historii. Będzie kupę żarcia, kupę piwa, kupę wszystkiego innego i w bardzo fajnym naprawdę lokalu. Więc a ile, liczy, ile miejsc? Spodoba. Uj, tam jak będzie trzeba, to i wyciśniemy ponad 200 miejsc siedzących, więc będzie to naprawdę mocno. 400 metrów kwadratowych, 9 metrów strop, więc naprawdę klimat jest nieziemski w samym centrum Katowic, więc myślę, że to będzie coś fajnego. Okay. No i zaczęliśmy właśnie budowę pierwszego lokalu w Poznaniu. Będzie się mieścił w Galerii Poznania. Chcemy zaistnieć wszędzie tam, gdzie pasibrzuchy nas będą chcieli. Celujemy wszyscy na początku większe miasta w Polsce. Zobaczymy, co nam czas pokaże. Na razie dużo się dzieje, szybko się rozwijamy, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło dalej tą drogą. Kuba, jak do nas przychodził, to nie było w ogóle istotne, ile godzin będzie musiał spędzać w pracy, jaka stawka, czy samochód, bo nie, to w ogóle nie miało znaczenia. Pierwsze pytanie było, czy będą burgery bez limitu. No i tak, ma i może jeść, chłopak. A jakiego jesz? Chorizarda. Chorizarda. To jest na liście tych, które muszę spróbować, bo nie jadę. No i co? Myślę, że to była bardzo fajna wycieczka. Dużo się dowiedziałem.
Też dużo się dowiedziałem o funkcjonowaniu takiej, no może nie dużej, ale takiej jednak sieci. Jest to jednak całkiem inna rzecz niż prowadzenie takiego jednego pojedynczego lokalu. Pod wrażeniem jestem, muszę przyznać, jak sobie radzą z tym wszystkim. Wiadomo, zawsze przy sieci trzeba pójść jednak na jakieś kompromisy, ale myślę, że jak na sieć, Pasibus jest bardzo bezkompromisowy. Cieszy mnie to, że myślą o innych półkach. No i tutaj myślę też trzeba wyróżnić tę fajną atmosferę, która panuje w Pasibusie. Z jednej strony bardzo się przykładają do tego, co robią i chcą, żeby to było jak najlepsze, jak najfajniejsze, a z drugiej strony nie są jakimiś tam sztywniakami, którzy patrzą tylko na cyferki. Kibicuję mocno, niech się rozrastają. Cieszy mnie to, że można zjeść dobre burgery również w centrach handlowych. No i fajnie, że się otwiera lokal w Poznaniu. Będziemy w Poznaniu na pewno, na otwarciu albo tuż po otwarciu. No i podziałamy jeszcze troszkę we Wrocławiu z Pasibusem, co zresztą pokażę wam za kilka vlogów, bo przyjechałem tutaj do Wrocławia na kilka dni. Pokazałem wam dzisiaj, jak wygląda logistyka Pasibusa, jak wygląda zarządzanie całą siecią, a w jednym z kolejnych vlogów pokażę wam, jak to wygląda od strony jednego lokalu. I co, na dzisiaj to już chyba wszystko. Jestem naładowany różnymi nowymi informacjami, tak zastanawiam się, czy powiedziałem na pewno wszystko, czy przekazałem wszystko, co to chciałem, ale chyba tak. Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!